Mam trzy zapytania do szanownego zarządu. Mieszkańcy zobowiązali mnie do zadania tych pytań w przestrzeni internetowej przed sesją. Pierwsze pytanie, dlaczego nowy zarząd dzielnicy, który został powołany, tak jak słyszeliśmy i wiemy, niespełna 3 miesiące temu głosami Platformy Obywatelskiej, głosami inicjatywy mieszkańców Białęki, jak również głosem radnego Filipa Pelca, doprowadził do likwidacji 4. edycji pikniku historycznego na Białęce. Jak możemy przeczytać w piśmie wystosowanym przez Muzeum Zabytków Techniki Wojskowej, te pismo zostało dostarczone Państwu przed sesją. Drugie pytanie od mieszkańca. Kiedy ratusz zainstaluje brakujący słupek drogowy na rogu ulicy Sprawnej i ulicy Odkrytej? Jak dowiedziałem się od mieszkańca, przez ostatni rok czasu ta sprawa jest procedowana w ratuszu przez pana Pawła Perkowskiego i prosiłbym o odpowiedź i tutaj rychłe działanie w tej sprawie. I trzecie, ostatnie zapytanie, które kieruję do nowego zarządu. Jakie działania podjął nowy zarząd celem zmniejszenia populacji dzików w naszej dzielnicy? Jednocześnie wnioskuję o zwiększenie klatek do odławiania dzików na terenie dzielnicy Białęka. Będę wdzięczny za pytania, za odpowiedzi w formie pisemnej.